dobry panie prezesie. Witam pana redaktora, witam serdecznie. Tomasz Zjawiony, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Witam serdecznie. Miło pana powitać. Panie prezesie, COVID odpuścił, więc istnieje szansa na to, że wreszcie się środowiska gospodarcze na Śląsku będą mogły spotkać, bo jesteśmy w przededniu właściwie kongresu. Jestem ciekaw, w jakich nastrojach ten biznes będzie debatował. No niestety większość naszych debat dotyczy problemów, które stoją na drodze przedsiębiorcom w rozwoju swoich firm, w funkcjonowaniu tak faktycznie codziennym. Dlatego też główny tytuł naszego kongresu Face the Challenge, czyli stanąć twarzą w twarz z wyzwaniami, tak właściwie, tłumacząc to jak najprościej, pokazuje, że tych wyzwań, tych niewiadomych, tych problemów, które przedsiębiorcy mają na swojej drodze, jest wyjątkowa ilość. Tu mamy czas, jak pan redaktor zauważył, po pandemii. No, ale, albo i przed. Myślę, że pandemia przy tym, co się w tej chwili dzieje, nie była aż takim problemem dla przedsiębiorców, bo kryzys energetyczny, ta niepewność inwestycyjna, problemy inflacyjne i tak właściwie brak perspektywy na to, że to się zmieni, no niestety optymizmem nie napawa. Dlatego... Co zdominuje pańskim zdaniem te dyskusje panelowe? Myślę, że na pewno będzie wzrost kosztów funkcjonowania i to mówimy nie tylko o energii elektrycznej, ale tak właściwie poprzez szalejącą inflację każdy koszt właściwie wzrasta funkcjonowania firm. No i moment, w którym można powiedzieć trochę ta bańka pęknie, no bo koszty, które ponoszą przedsiębiorcy w wykonywaniu swoich usług, produktów i wszystkiego, co jest potem dalej sprzedawane konsumentom, czyli nam wszystkim, no dojdzie do takiego momentu, że nie będziemy w stanie unieść tych kosztów. Więc to są rzeczywiście te problemy, o których mam nadzieję będziemy dyskutować nie po to, żeby sobie o nich porozmawiać, tylko po to, żeby im przeciwdziałać i spróbować znaleźć rozwiązania, bazując nie tylko na naszych doświadczeniach, na naszej wiedzy, ale też na wiedzy ekspertów z zagranicy, bo mamy wielu prelegentów z całego świata, począwszy od zjazdu na przykład rzeczników praw przedsiębiorców, którzy będą światowego, którzy będą dzielili się swoimi doświadczeniami, jak u nich na rynku ta współpraca między samorządem, rządem, a przedsiębiorcami wygląda, poprzez ekspertów rzeczywiście z najwyższej półki, jak Mark Cole, czyli szef jednej z największych firm szkoleniowych w Stanach Zjednoczonych, więc tych jakby mam nadzieję, że tych bodźców, tych motywatorów dla przedsiębiorców, żeby ich pobudzić do rozwoju gospodarczego, no mam nadzieję, że będzie na tyle, że uda nam się to w wielu przypadkach osiągnąć. Tylko wie pan, zastanawiam się, jakich trzeba szukać i gdzie autorytetów w tych sprawach, ponieważ doświadczeń w takiej sytuacji chyba brak. Nie pamiętam, kiedy skumulowało się tyle skrajnie niekorzystnych czynników dla gospodarki. Od COVID-u, przez wojnę za granicą i wszystkie konsekwencje. Od inflacji po kryzys energetyczny. Kto jest mądry w takich sytuacjach? No tu teraz dopiero zdobywamy te doświadczenia, tak faktycznie. I teraz kwestia narzędzi, które każdy proponuje, żeby wykorzystywać. Tak jak mówimy o tych rynkach w Europie, mamy inne problemy niż na przykład przedsiębiorcy działający w Stanach, czy firmy, które funkcjonują w Gruzji, bo tam problemu energetycznego nie ma. Więc tych różnych sytuacji, w których przyjdzie teraz przedsiębiorcom funkcjonować na całym świecie, bo to chyba, co się dzieje, nie omija nikogo w tej chwili. Czy to jest firma chińska, czy amerykańska, czy brytyjska. Rzeczywiście jakiś podział tych problemów niestety spada na wszystkich nas. Więc rzeczywiście mamy sytuację, w której jesteśmy po raz pierwszy w historii w tak trudnej sytuacji. Ja nie pamiętam, rozmawiając z kolegami z samorządów gospodarczych, czy w ogóle z przedsiębiorcami, takiej trudnej sytuacji na rynku jeszcze nie było. No i tu mam nadzieję, że te nasze doświadczenia, mądrość naszych prelegentów, tych, których zaprosiliśmy, pomoże nam zrozumieć, w jaki sposób powinniśmy iść, w którą stronę powinniśmy iść, w wszystkim w jaki sposób ratować przedsiębiorców. Bo ta skala problemów powoduje niestety wiele upadłości, wiele firm się zamyka. To już widać? To już widać. To widać bardzo mocno. To są już dziesiątki tysięcy przedsiębiorców, którzy podjęli decyzję o wstrzymaniu swojej działalności gospodarczej, uznając, że nie będą w stanie dokładać przez wiele miesięcy do tych biznesów po to, żeby je utrzymywać tylko dlatego, żeby dalej funkcjonować. Czy za tym idzie, albo pójdzie dopiero, pańskim zdaniem, chyba najbardziej niepokojące i nieoczekiwane zjawisko? Bezrobocie. Tak, to już teraz widać. Mamy akurat też dyskusję na temat dotyczące, ogólnie mówiąc, spraw pracowniczych. Będziemy akurat podpisywali z 30 powiatowymi urzędami pracy takie porozumienie o współpracy i mieliśmy akurat taką naradę w zeszłym tygodniu, żeby omówić sobie zagadnienia, które będą poruszane na kongresie i niestety niewyraźnie przyszła informacja o zgłoszeniach, jeśli chodzi o masowe zwolnienia w niektórych powiatach, więc niestety to się już zaczęło i to się niestety szybko chyba nie skończy, więc ten rynek trochę z pracowniczego pewnie teraz zmieni się na rynek pracodawcy.
co oczywiście dla przedsiębiorców może być korzystne, ale patrząc na zamożność naszego społeczeństwa, oczywiście nie jest to coś dobrego. Ale jak prowadzić biznes, panie prezesie, w sytuacji, w której dosłownie w ciągu jednego roku z niedoboru rąk do pracy, dojmującego niejednokrotnie i blokującego rozwój firm, wpadamy w sytuację, w której no, trzeba będzie zwalniać pracowników. To się wydarzyło w ciągu jednego roku. Tak, to jest niesamowity zwrot historii i rzeczywiście te czasy, w których nam przyszło żyć zgodnie z tym niestety chińskim przysłowiem, obyś żył w ciekawych czasach, chyba ciekawszych pod tym negatywnym kątem nie mogliśmy sobie wymyślić i wyobrazić. Więc, ale mamy te bodźce, które miejmy nadzieję za niedługo też uruchomią tą gospodarkę, bo mamy nadzieję zakończenie działań wojennych na Ukrainie, pewnie nie dzisiaj, nie jutro, ale w najbliższym czasie, też spowoduje dosyć duży boom inwestycyjny, jeśli chodzi o odbudowę samej Ukrainy. Więc to też pewnie wpłynie teraz trochę na wymianę. My niedawno już odkrywaliśmy pracowników obywateli Ukrainy, a w tej chwili mam nadzieję, że dojdziemy i osiągniemy to, że polskie firmy będą mogły realizować te zlecenia na rynku ukraińskim, odbudowując państwo ukraińskie zniszczone przez Rosję. No właśnie, to jest dość odległy, niewiadomy termin w istocie, tak, ale oczywiście pielęgnujemy sobie przekonanie, że w końcu to nastąpi. My jesteśmy gotowi, myślę o śląskich przedsiębiorstwach, na konkurowanie o tamten rynek? Wiele przedsiębiorców już w tej chwili te relacje na rynku ukraińskim posiada. Szczególnie rzeczywiście tutaj u nas na Śląsku to jest bardzo widoczne. A to bo, dlatego, że zatrudnia Ukraińców? Oczywiście, że dlatego, że zatrudnia, że ma tam relacje. Więc jakby mamy dużo większą przewagę niż firmy z Francji, czy jeśli chodzi o te relacje bezpośrednio na Ukrainie. Chociaż to też pokazuje, w jaki sposób rząd ukraiński traktuje Polskę w tej chwili. No, w sposób zrozumiały, bo ten wkład, który polskie społeczeństwo rzeczywiście daje, pomagając obywatelom Ukrainy, jest niepodważalny i rzeczywiście warty docenienia. Więc tu myślę, że to jest nasza przewaga, czyli ta relacja, którą zbudowaliśmy przez lata i to, w jaki sposób teraz my się zachowujemy. Miejmy nadzieję, że to się przerodzi potem w takie odwzajemnienie tych naszych ciepłych, dobrych relacji. I to jest jeden element, na który gospodarka może rzeczywiście liczyć, bo ten rynek trzeba będzie odbudować. Ale nie chcę pana też motać w politykę, broń Boże, ale no, nie mogę to nie zapytać. Czy z perspektywy samorządu gospodarczego, no, solidnego makroregionu w Polsce, pieniądze z funduszu odbudowy byłyby mocno pożądane i jednocześnie co gubimy, co wy gubicie z waszej perspektywy, nie mogąc z nich korzystać? Oczywiście też nie chcę wchodzić w politykę, ale no, chyba nikt nie ma wątpliwości, że wrzucone w gospodarkę środki, które mogłyby pomóc w rozwoju, w inwestowaniu, w poprawianiu jakości pracy, obniżaniu kosztów tej pracy, bo na przykład cyfryzacja, digitalizacja naszych małych, średnich przedsiębiorstw to jest nic innego jak właśnie obniżanie kosztów funkcjonowania tych firm. Więc niestety te pieniądze, których nie dostajemy, nie pomagają nam w rozwoju i jest oczywistym, że ich bardzo brakuje. Więc mam nadzieję, że też dojdzie do jakiegoś porozumienia pomiędzy stroną polską a unijną i te środki w najbliższym czasie, w perspektywie kilku miesięcy, mam nadzieję, pojawią się na naszym rynku po to, żeby go pobudzać, po to, żeby dawać przedsiębiorcom właśnie możliwość rozwoju. Ta sytuacja, z którą mamy teraz do czynienia, o której mówi pan, że jest ciężka, co pokazała o śląskim biznesie, o śląskich przedsiębiorstwach, może szerzej o polskich właściwie, nie ma sensu tego zawężać. Czego się dowiedzieliśmy o naszym biznesie, kiedy przyszło nam się zetrzeć z takimi zjawiskami, jakie widzimy? No przede wszystkim niestety, że może być gorzej niż było te 2 lata temu, może być gorzej niż było rok temu, ale pocieszające jest to, że przedsiębiorcy podejmują ten trud i walczą o przetrwanie. Tak jak powiedziałem, kilka tysięcy czy kilkanaście tysięcy firm w naszym regionie, które podjęły decyzję o zamknięciu swojej działalności, wynika po prostu z braku możliwości funkcjonowania, z braku możliwości pozyskania finansowania, ale znamienita część przedsiębiorców jednak podejmuje ryzyko o walce. To jest dojrzałą bardzo decyzją, jeśli porozumienie pomiędzy pracownikami a pracodawcą jest w stanie wypracować taka organizacja. Bo mamy wiele przykładów firm, które na przykład niestety zmuszone obniżają pracownikom wynagrodzenia, jednocześnie tworząc fundusze jakieś pożyczkowe w momencie, kiedy pracownik jest zmuszony zasięgnąć takiej pożyczki, więc to wymaga bardzo dużej świadomości i zrozumienia również ze strony pracowników, co też obserwujemy. Bo na to, co się dzieje, nikt nie jest ślepy. Nikt nie udaje, że wszystko jest dobrze. I rzeczywiście na przykład wysokie wynagrodzenia, które jeszcze rok temu
dwa lata temu pracownikom musiały być zaoferowane, żeby oni chcieli pracować z przedsiębiorcami. No w tej chwili są weryfikowane, żeby firma mogła funkcjonować, no to te koszty muszą być obniżone. Ale jest takie zrozumienie wśród pracowników, że warto, no może nie zaryzykować, co zgodzić się na nieco niższą pensję w zamian za ratowanie miejsca pracy? Oczywiście, że tak. To teraz bardzo mocno widać po tym, o czym pan redaktor powiedział, czyli niestety zwolnienia, które gdzieś nad nami wiszą w wielu branżach, powodują, że pracownicy też dbają w tej chwili o swoje miejsce pracy, nie tylko z perspektywy ja tutaj i teraz, tylko z perspektywy tego, że za miesiąc, dwa, za pół roku chciałbym dalej mieć gdzie pracować i chciałbym, żeby ta firma moja dalej funkcjonowała. A śląski biznes, pańskim zdaniem, ma jakieś szczególne tarcze, jakieś szczególne możliwości, umiejętności, swoją specyfikę, która no, inaczej działa na te trudności rynkowe niż w innych miejscach w Polsce? Znaczy, Śląsk jako bijące serce przemysłu polskiego, gdzie to wszyscy już sobie zdają z tego sprawę, na pewno ma inną specyfikę niż region lubelski czy daleki Rzeszów, który w tej chwili boryka się z innymi problemami. Oczywiście każdy region ma swoją specyfikę i w niej przyszło nam funkcjonować. Mówię tu pod kątem nie tylko samych narzędzi, które na województwie śląskim zostały stworzone, bo tu rzeczywiście pandemia akurat pokazała, że samorząd województwa, samorządy jako tako terytorialne bardzo mocno wsparły tych przedsiębiorców i rzeczywiście nie było takie powszechne w całej Polsce. Jesteśmy też zaangażowani w Krajową Izbę Gospodarczą, gdzie nadzoruje bezpośrednio współpracę z izbami gospodarczymi z całej Polski i rzeczywiście ta współpraca u nas w regionie jest czymś unikatowym. I rzeczywiście można zauważyć, że podejście i zrozumienie przedsiębiorców w naszym regionie jest bardzo wysokie, za co jesteśmy wdzięczni naszym samorządowcom, bo to czy zwolnienia z podatków nieruchomości, czy inne narzędzia, które zostały stworzone, no, pomogły unieść ten ciężar problemów. No, w tej chwili ten ciężar dotyka również i samorządy. To nie jest już tylko przedsiębiorca, który otrzymuje coraz częściej informacje o 100%, 200%, 300% podwyżkach na przykład energii. To samo dotyczy samorządu, więc ta sytuacja wymaga nie tylko weryfikacji, w jaki sposób gospodarka funkcjonuje, ale w jaki sposób tak faktycznie wszystko, co nas otacza, będzie funkcjonowało. A jakie są pańskim zdaniem kompetencje samorządu gospodarczego w takiej sytuacji? Czym wy możecie pomóc przedsiębiorcom no, w takiej sytuacji krawędziowej momentami? No, to są przede wszystkim te wszystkie elementy, które my w tej chwili na kongresie będziemy oferowali. Począwszy od możliwości pozyskiwania finansowania, informowania przedsiębiorców, gdzie mogą pozyskać finansowanie, na jakich warunkach, w jaki sposób, nawet bardzo często pomagając przygotować takie wnioski, bo to też robimy, bo nie jest to w tej chwili tak, że nie weszły pieniądze unijne i nie ma skąd wziąć. Są fundusze lokalne, są agencje rozwoju lokalnego, są różnego rodzaju programy, które są po to właśnie, żeby finansować rozwój przedsiębiorców. To jest ten aspekt jakby najbardziej wymierny finansowy. No ale oczywiście przede wszystkim tu jest wiedza, którą chcemy przekazywać na temat tego, w jaki sposób nie popełniać błędów, na przykład podejmując pewnego rodzaju decyzje, są renegocjacje umów, dajemy sąd arbitrażowy, który jest naszym mocnym narzędziem w rozwiązywaniu sporów pomiędzy przedsiębiorcami, bo to jest rzeczywiście coraz częstsze zjawisko. Narzędzia, które budujemy też po to, żeby przedsiębiorcy mogli w sposób łagodny przechodzić przez te kryzysy energetyczne, które w tej chwili są. To są to również i renegocjacje ze spółkami energetycznymi tych kontraktów. Więc jest tych elementów bardzo dużo. Ten samorząd, tak jak Państwo teraz pewnie zauważą, powiatowe urzędy pracy, które jeszcze kilka lat temu każdy uważał, że są niepotrzebne. One właśnie dokładnie są na takiej chwili jak teraz. To jest ten samorząd, my to widzimy po ilości nawet nowych spółek, które do nas przystępują. W pierwszym półroczu tego roku przystąpiło blisko 87 nowych podmiotów. Chciałem pana zapytać, czy taki kryzys wpływa na ruch w interesie, że tak powiem? No, można powiedzieć, no, ruch w interesie to może złe słowo, bo dla nas składki to jest 5% budżetu może naszego rocznego. No to w środowisku, tak to nazwijmy. W środowisku na pewno, bo przedsiębiorcy rzeczywiście zauważyli, że pojedynczy głos każdego z nich po prostu nie jest słuchany. I stowarzyszanie się powoduje, że już 1000 gardeł, które mówią o tym samym problemie, już dociera gdzieś, gdzie powinno dotrzeć, przede wszystkim do legislatorów, którzy uwzględniają te nasze wnioski, bo rzeczywiście tych interwencji naszych w miesiącu jest kilka do kilkunastu. Dotyczą przede wszystkim aspektów gospodarczych i tego, co dotyczy przedsiębiorców, czyli cała legislacja, całe prawo i to, o czym dyskutujemy też z rządem, na przykład to było na etapie Polskiego Ładu, bardzo dobrze widać, kiedy robiliśmy konferencję, tłumaczyliśmy pewnego rodzaju problemy, które mogą się pojawić. No niestety do końca byliśmy może słuchani, ale nie słyszani i no i potem pojawił się problem. Więc my też mamy wolę do tego, żeby wspólnie wypracować pewnego rodzaju rozwiązania. Nie tylko jesteśmy po to, żeby krytykować, ale żeby budować po prostu lepsze jutro. I mamy nadzieję, że między innymi na kongresie strona rządowa też po to jest, żeby z przedsiębiorcami rozmawiać. Miejmy nadzieję, że to będzie
rozmowa nie tylko merytoryczna, ale również i potem konsekwencje i wnioski, najważniejsze te rekomendacje, które chcemy wypracowywać, będą wdrażane po to, żeby budować lepszą gospodarkę. Jeszcze pan tego nie wie, ale na jaką pan liczy konkluzję tego kongresu? Przede wszystkim na to, że razem słowo nie jest słowem nam obcym, bo rzeczywiście tylko wspólnie w tej chwili możemy osiągnąć wynik oczekiwany, czyli jak najmniejszą stratę w gospodarce wśród sektora MŚP, wśród dużych firm oczywiście również, ale tutaj najbardziej narażony są ten mały i średni przedsiębiorca, bo tam jest najmniej zasobów i tam jest najmniej kompetencji nawet w zespołach, bo jeśli mówimy o działalnościach gospodarczych dwu, trzyosobowych, to tam nie ma zespołu prawników, który siedzi codziennie i pozwala rozwiązywać problemy i ich unikać, tylko to są usługi zewnętrzne, więc to jest blisko 65% polskiego PKB w sektorze MŚP, pokazuje jak ważny to jest sektor, jak ważny przedsiębiorca jest, więc po to właśnie to słowo razem, żebyśmy wspólnie wypracowali, starali się pracować nad rozwiązaniami, które razem nam pozwolą osiągnąć ten zamierzony skutek, czyli jak najmniejszy ubytek dla gospodarki, jak najmniejszy ubytek dla przedsiębiorców. Tomasz Zjawiony, szef Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, był naszym gościem i ekspertem. Bardzo dziękuję za spotkanie, panie prezesie. Bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję do zobaczenia na kongresie.